Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Rozpoczynamy nasze rozważania adwentowe. A te rozważania oprzemy o Ewangelię poszczególnych niedziel adwentowych. Prosiłbym Was teraz, byśmy wspólnie razem przez chwilę się skupili, pomodlili i rozpoczynamy nasze rozważania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwolił włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Nie spostrzegliśmy się i przyszedł Adwent. Szybko ten czas ucieka, kochani. A z nim ucieka też i nasze życie ziemskie. Warto się zatrzymać w tym czasie Adwentu radosnym oczekiwaniem na naszego Pana i Zbawiciela. Wiemy wszyscy, że Adwent ma dwa wymiary. Kościół o tym naucza. Pierwszy to ten bliższy, można powiedzieć, który ma nas przygotować na te piękne, bardzo piękne święta Bożego Narodzenia. Ale też i drugi wymiar Adwentu, który jest szalenie ważny, by sobie uświadomić właśnie swoją przemijalność i to, że każdego dnia może mój Adwent się skończyć, może przyjść po mnie Pan. Mogę stanąć przed Panem. Wiele spraw w naszym życiu czy bliskich nam osób zaskakuje nas. Jeśli na coś nie jesteśmy przygotowani, nie myślimy o tym, że przyjdzie choroba albo śmierć. Kiedy przychodzi, bardzo trudno się nam zgodzić z tym, co nas spotyka. Tak bardzo pochłania człowieka codzienne życie, że nie potrafi mądrze się zastarzeć. Nie radzi sobie z czasem choroby, nie potrafi pogodzić się z tym, że ktoś bliski odszedł do wieczności. Co to znaczy czuwać? To mieć świadomość, że przyjdzie coś, co będzie dla mnie trudne, będzie bolało. Czuwać to być człowiekiem, który psychicznie i duchowo przygotowuje się na przyjście tego, co Bóg da. Czuwać to również wierzyć, że jeśli jakaś sprawa pojawi się w moim życiu, jakiś problem, to Bóg dopuszcza tę rzeczywistość, abym odnalazł się bliżej Niego i człowieka. Czuwanie zmierza do przyjmowania wydarzeń zarówno pomyślnych, jak i niepomyślnych, jako będących słowem Boga skierowanym do mnie. Czuwanie zmierza do takiego życia, abym z tym, co od Boga otrzymałem, bez względu na to, czy wydaje się być dla mnie pomyślne, czy niepomyślne, stawać się lepszym człowiekiem. Ci, którzy wierzą Bogu, Jemu ufają, są ludźmi czuwającymi, a tym samym przyjmującymi Go we wszystkich wydarzeniach, przez które przychodzi. Kochani, nie możemy się lękać. Jeśli wierzymy Bogu, zaufajmy Mu. Zaufanie to jest to naczynie, które mówi siostra Faustyna, którym czerpiemy wszelkie łaski. Ufać, Jezu, ufam Tobie. Proszę mi wierzyć, że Bóg nigdy nie da człowiekowi ponad jego siły. Jeśli przychodzi doświadczenie trudne, jesteś sobie w stanie z tym poradzić. Czuwać, bo dziś albo jutro mogę spotkać Pana. Czuwać, aby się nie pogubić. Czuwać, aby móc odnaleźć siebie w tym czuwaniu. Nie bójmy się zastanawiać nad sobą.
Wydaje mi się, że dzisiejszy człowiek, współczesny człowiek nie potrafi wsłuchiwać się w siebie. Jesteśmy zaganiani, zabiegani. Przerażające jest to, kiedyś wsiadłem do pociągu miejskiego i zauważyłem, że wszyscy w przedziale moim mieli słuchawki w uszach i telefony przed nosem. Nikt nie siedział bez telefonu. W ramach protestu postanowiłem, że nie wyciągnę swojego, nie będę w nim grzebał, nie będę niczego słuchał. Przyglądałem się ludziom. Jedni wsiadali, drudzy wysiadali, każdy trzymając w ręku telefon. Gdzie w tym wszystkim usłyszymy Boga? Jak możemy Go usłyszeć? Jak w ogóle możemy usłyszeć siebie? Jak możemy się zatrzymać, jeśli ciągły bieg? Bracia i siostry, obyśmy się nie rozminęli, oby nas nie zaskoczyło nasza koniec, oby nie było potopu w naszym życiu, obyśmy nie byli zdziwieni, że tak szybko. Czas Adwentu, który Bóg nam daje, to czas zamyślenia radosnego, bo wiem, że coś pięknego może mnie spotkać i spotka. Spotka mnie Boże Narodzenie. Coś pięknego może mnie spotkać, bo spotka mnie sam Bóg. Nic piękniejszego. Spotkać się z Panem Bogiem. Proszę Was, abyśmy w czasie tego Adwentu zatrzymali się, spróbowali pomyśleć o sobie, zobaczyli siebie z pewnej perspektywy czasu przemijania, z perspektywy pytania, co będzie jutro, jak ja dziś żyję. Bo przecież to moje jutro jest determinowane dzisiejszym dniem, wczorajszym nawet dniem. Szalenie ważny czas. Przyjdą święta. I bardzo od wielu osób słyszę święta i po świętach. A trzeba po prostu te święta, trzeba. Kochani, powinniśmy je naprawdę radośnie przeżyć. Przecież z przyjściem Chrystusa Pana rozpoczyna się coś pięknego. I oby tak było w naszym życiu. Kiedy Chrystus rodził się na tym świecie, został poczęty pod sercem Maryi, już rozbysło światło nadziei dla tego całego świata, dla każdego człowieka. A jedyny warunek, by wejść w tą radość, to jest uwierzyć. Bracia i siostry, uwierzyć Bogu. To nie wiedzieć, że taka sytuacja była, że ten fakt zaistniał. Uwierzyć Bogu to Jemu zawierzyć całym sercem, siebie, oddać siebie. Nie bójcie się takich rzeczy, nie bójcie się oddawać siebie Panu Bogu. Powierzać Mu wszystkiego, co Was determinuje, wszystkiego, co Was dotyka, wszystkiego, czym żyjecie. Bóg nie będzie na siłę zmieniał Twojego życia, nie będzie wywracał Twojego życia, jeśli Mu na to nie pozwolisz. A jeśli już pozwolisz, to wszystko, co będzie Cię spotykać, będzie służyć Twemu dobru. I na pewno gwarantuję Ci, bracie i siostro, będziesz szczęśliwy, bo Bóg chce Twojego szczęścia. Bardzo często dyktujemy Panu Bogu, przypatrzcie się swoim modlitwom. Czy tam nie ma dyktowania Panu Bogu, czego nam potrzeba, co byśmy chcieli, jak byśmy chcieli? A może trzeba powiedzieć tak, jak Pan powiedział podczas swojej modlitwy w Ogrójcu, chociaż to nie jest wielki post, ale do tego trzeba się odwołać. Ojcze, niech się stanie tak, jak Ty chcesz, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie dobrze, bo wiem, że Ty nie chcesz mojej zguby, Ty chcesz dla mnie szczęścia. Bóg chce dla Ciebie szczęścia. Niech ten Adwent, niech to Boże Narodzenie, niech Twoje życie, nasze życie, kochani, będzie szczęśliwe. Nie bójcie się zawierzać Bogu swojego życia.